Okej. Czy Ringo ma problemy? Gdzie jest teraz Ringo? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Ha, dlatego była zamknięta. Co macie zamiar zrobić? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Kajdaniarze? Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Może po prostu zabijmy Koba i miejmy to z głowy. Jestem za. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Okej, porozmawiamy o czymś innym. Alright. Właśnie, zobaczmy, co masz na sprzedaż. Got a special discount for you, after what you done for us. Blask księżyca. Grillowana modliszka. O, tak naprawdę to nic ciekawego nie ma. Oprócz Coca-Coli. Dobra. Nie, dzięki. Czy chcemy wytropić ludzi, którzy nas zaatakowali? Zapytajmy się o tego robota może, który nas uratował. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Co on tu właściwie robi? Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. Zobaczcie, jaki lewor leży w tym kubku za nią, całkiem elegancki. Dobra, ale czego ona go tak nie lubi? Nie lubisz go? It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. Od jak dawna jest w Good Springs? It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. Porozmawiajmy o czymś innym w takim razie. Fine by me. Zapytamy się, co się stanie, jeżeli pomożemy Ringo. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad. And they've got a lot of friends out there. Pomożemy Ringo, tylko i wyłącznie dlatego, że ma imię takie same jak jeden z Beatlesów. Ha. Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Dobra, z kim kłótnia ta była, to wiemy. Zapytajmy się jeszcze o tych podróżnych. Znaczy, no, czy Good Spring odwiedza wiele podróżnych? Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim, unless they're in desperate need of supplies. Czy dowiedzmy się czegoś może o innych regionach pustkowi? There's always something interesting going on, but the biggest news has to be the coming dust-up between the NCR and the Legion over the dam. Huh, dobra. O Legionie już gadaliśmy chyba. Może dowiedzmy się więcej na temat tej zapory. I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. Dobra, zapytajmy się o tych ludzi, którzy nas zaatakowali. Może czegoś się dowiemy. Ostatnio znaleźliśmy jakieś pety charakterystyczne. Być może to będzie jakaś wskazówka. Not much, other than there are a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident.
and it hasn't been working since. Dokąd zmierzają? They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. Dlaczego? That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. Dokąd jechali? I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Huh. Zapytajmy się, może uda się nam naprawić to jej radio całe. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Okej, nie wiem, co biega. Be careful out there. Gdzie jest to radio? Na pewno nie w broni. Wątpię, żeby było w chemii. Czyżby to było to radio? Ha, naprawiliśmy ci radio i przez przypadek włączyliśmy swoje. Co to na to? Feeling thirsty? I can take care of that. Udało mi się naprawić radio i sorry, że stoję na twojej ladzie. Yeah, I heard it turn right back on after you got done tinkering with it. Here's some caps for the work. Handel. To wszystko. Spróbuję wykorzystać, może nam uda się wyciągnąć trochę więcej. I could get another working radio with the caps I already gave you. Now, how about spending some of those caps right now? Nie za bardzo. Do widzenia. Be careful out there. Okej. Kolejny problem mieściny rozwiązany. Tym razem naprawiliśmy radio. Tutaj wszystko jest czyjeś, więc nie będziemy okradać ludzi. Howdy. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko, co mogliśmy zrobić w tym miejscu, zrobiliśmy. Więc wyjdźmy na zewnątrz. I chciałbym porozmawiać z tym robotem, który nas uratował. Dobra, jestem z powrotem. Sprawdziłem, jak się robi skróty klawiszowe. Zapomniałem, jak to się robiło niestety. Po prostu przytrzymuje się dłużej przycisk od 1 do 8. W zależności od tego, jaki chcemy, żeby był skrótem. Więc tak, to chcę, żeby było pod 1. Tego jeszcze nie używaliśmy. Karabin nadgryzania będzie pod 2. Nie, pod 2. Czego 2 mi nie działa? Co ciekawe, to będzie pod 3 w takim razie. Pod 2 jest coś innego. Pistolet... pod 4 będzie to. A pod 5 będzie latarka. Doskonale. Dobra. Dobrze. W takim razie zadania. Możemy pomóc Ringo, co zamierzam zrobić, ale zanim to zrobimy, chciałbym znaleźć tego robota całego. Wydaje mi się, że mi mignął wcześniej. Przed jakimś domem stał. Gdzie ten dom był? Chyba gdzieś w tą stronę. Robocie. Hallo. Gdzie jesteś? Pewnie trochę czasu zajmie. Zaraz. Pamiętam tą przyczepę kempingową. Czyżby tutaj stał ten robot? Nie. Robocie, mogę go zaczepić od razu po wyjściu od doktora. Ale jakoś
Nie przyszło mi to do głowy wtedy. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Co czas ta muzyka jakby się zacina? Nie rozumiem tego problemu. O, jest robot, dobra. Co jest w tej skrzynce? Puszka. Niepotrzebna nam. Wiktor! Howdy, partner! Might I say you're looking fit as a fiddle? Dzięki za wyciągnięcie mnie z grobu, kolego. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. Jak udało ci się mnie znaleźć? I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they had run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were. So I hauled you off to the dock right quick. Dziękuję ci bardzo, jesteś super, Wiktor. Jak to się stało, że mieszkasz w Goodspring? I moved into town, 10, 15 years ago. Before that, I can't quite seem to recall. Odd. Anyway, robot z amnezją. It's a right peaceful town, and I reckon it's as fine a place to settle as any. To ciekawe, robociku. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć takiego robota jak ty. I'm a Securitron. Robco Security Model 2060B. Robco. If you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. Okej, okay, na pewno ich spotkamy. Oczywiście, jeżeli będą występowali w takich ilościach, jak w trzeciej części. Znasz ludzi, którzy mnie zaatakowali być może, robociku? Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. Okej, okay, dzięki. Do widzenia. Happy trails! Okej. Okay. Wiktor okazał się całkiem sympatyczny. Ma super kółeczko, zamiast nóżek. I ma chatkę własną, no coś takiego. Aż mnie kusi, żeby tam wejść i sprawdzić, ponieważ nie wydaje mi się, żeby on mógł się zmieścić w tych drzwiach. No ale cóż. Wow, ma łóżko. Nie będę go ukradał, bo on mnie uratował życie, więc już to nie wypada, ale zobaczymy, co ma w środku. Ups, sorry, że ci robię bajzel. Skrzynka z amunicją. Zobaczymy, co jest w środku. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze raz dzięki za pomoc i do widzenia. Dobra, idziemy pomóc temu Ringowi całemu. Zaczyna się ciemność. Gdzie jest słońce? Chyba za horyzontem już jest. To znaczy, że mamy niewiele czasu do nocy. A jak pamiętacie z poprzednich odcinków, noc w tej grze i z tym modem, z tą modyfikacją jest przerażająca wręcz. Już światła zapalili mieszkańcy, gotują się do snu. Okej. Okay. Ringo, słuchaj, byłaś z tej stacji benzynowej i pomogę ci, nie musisz się bać. Wszystkie okna dechami zabite. Okej, okay, drzwi są otworzone w tym momencie. Na zewnątrz robi się naprawdę szybko ciemno. That's close enough. Who are you and what do you want with me? Jestem wrogiem, jeśli o to pytasz. Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. Nie ma sprawy. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of caravan? You know how to play? Nie mam pojęcia. Jestem zainteresowany tą karawaną całą. Yeah, ale boję się, że nie zrozumiem zasad za pierwszym razem. It's a two-player game, and the winner takes the whole pie. You build a caravan using the cards in your deck. The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than luck involved. It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so take one of my spares. Oh, I can mutually. So, you feel like playing a game?
Spróbujmy. Don't worry. I'm not that good of a player. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, Ringo postawi 54 kapsle. Mamy tylko 124. Podbijemy gościa, mimo że kompletnie nie wiem o co chodzi. Na pewno nie 124. Może 55. Zatwierdź. O mój Boże. Losuj talia do karawany. Zagraj w karawanę, usuń, dodaj. Nie za bardzo mogę się połapać, co chodzi w tym. Zagraj w karawanę. Okej. Okay. Wybierz kartę, on postawił 6. Mam nadzieję, że to jest... Nie chcę tej dwójki stawiać na miłość boską. Nie mogę odrzucić, wybierz kartę. Wow. Teraz mam 10, okej. Okay. Trójkę postawił. My mamy Jokera. Czy mogę odrzucić kartę? To był błąd. Czemu nie mogę wybrać tej karty? Nie. Dobra, chcę tą siódemkę postawić. Nie mogę wybrać tej karty, dlaczego? To jest chore. Stracę całą kasę. Pewnie większość z was teraz się łapie za głowę i zastanawia się, co ja robię. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie mogę wybrać karty ani odrzucić toru. Zobaczcie. Bez sensu. Tą wygraną masz za darmo, kolego. Anuluj. No cóż. Muszę się dowiedzieć z tej holotaśmy całej, jak w to grać do końca. Notatki. Jak grać w karawanę. Talie karawany są złożone z co najmniej 30... kart z jednego lub kilku zestawów. Jednak nie można korzystać z duplikatów. W karawanie dwóch graczy tworzy trzy odrębne stosy, inaczej karawany. Czyli nie możemy przekroczyć 26 punktów, ani nie niż 21. Na początku każdy z graczy dobiera 8 kart ze swojej talii i umieszcza jedną kartę numeryczną lub asa na każdej karawanie. Gracze nie mogą odrzucać kart podczas tej pierwszej rundy. Kiedy obaj gracze zapoczątkują 3 karawany, każdy gracz może w swojej kolejności zrobić jedną z następujących rzeczy. Zagrać jedną kartę i odciągnąć na rękę kolejną kartę ze swojej talii.
Wartość kart. Joker. Wow, całkiem skomplikowane zasady sobie twórcy wymyślili. A, z wartość 1. Czy Joker... aha. Mój Boże, ludziska... Na pewno to nie będzie interesujące dla was do oglądania. Więc po prostu następnym razem spróbuję sam pograć bez waszej obecności ze mną i zrozumieć te zasady odpowiednio i dopiero później będę kręcił. Dobra. Na razie straciliśmy 55 sztuk kapsli. Dobra, wiesz, że szukacie niejaki Joe Cobb? Yeah. Cobb. He doesn't look very tough though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Czemu na ciebie polują kajdaniarze? My caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight. But there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran, so I figure their friends are out for revenge. Co zamierzasz zrobić? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Będę w stanie ci pomóc, może. We'd just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. No, zobaczymy, ile osób trzeba zorganizować. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Okej, zapisujemy grę. To spotkanie nie było zbyt owocne, oprócz tego, że ośmieszyłem się na waszych oczach. Bokserski ring możemy sobie zabrać. Wydaje mi się, że teraz na zewnątrz będzie już ciemno. Drożdże. Torba lekarska. Co masz w tej skrzyni? Steampunk. Kluski. Jestem ciekawy, czy nasza postać będzie odczuwać głód w tej wersji. Safe podłogowy. Kolego, czy ty obrazisz się, jak ci otworzę ten safe podłogowy? Mam nadzieję, że nie. O cholera. Pierwsza spinka. Brudna woda. Nie wiem, po co to wziąłem. Kapsle, naboje. Odtrutka, pistolet 9 mm, łuska i steampunk. Dobra. Idziemy na zewnątrz, zobaczymy, jaka jest pogoda. Okej, okay, zaczyna się robić ciemno. Zaraz, pod piątką miałem latarkę, prawda? No, teraz będzie dużo lepiej się grało. Takim sprzęciorem. Przynajmniej coś widzimy.